Słupska Uczelnia świętowała 55-lecie działalności. Rocznicę Uniwersytet Pomorski świętował z przytupem kilka dni. Na obchody złożył się ciąg wydarzeń, atrakcji i imprez. Punktem kulminacyjnym była gala w nowej auli. Uczestniczyli w niej wykładowcy, studenci, doktoranci i licznie zaproszeni goście. Minęło 55 lat od momentu stworzenia ośrodka akademickiego w naszym mieście. Przez ten czas uczelnia przeszła historyczną drogę, wyznaczając sobie wciąż nowe cele. W całej historii stworzyliśmy i nadal tworzymy aktywne centrum akademickie. Miniony czas pokazał, jak wiele czynników wpływa na jakość i wizerunek naszej uczelni. Jak ważni w tym wszystkim są ludzie i ich zaangażowanie. Podczas uroczystości dokonano promocji doktorskich, a pracownikom uniwersytetu wręczono medale za zasługi dla uczelni, a także za długoletnią pracę. Rocznicę świętowano także na sportowo. Pracownicy i przyjaciele uniwersytetu wzięli udział w symbolicznym biegu na 550 metrów. Ponadto osoby bardziej zaawansowane mogły rywalizować w biegu głównym na dystansie 5500 metrów oraz w zawodach Nordic Walking, również na dystansie 5500 metrów. Uniwersytet Pomorski świętowanie rozpoczął Dniem Nauki i Sportu. W ramach imprezy wszystkie jednostki uczelni przygotowały atrakcje dla mieszkańców. Na terenie kampusu przy ulicy Arciszewskiego można było m.in. wziąć udział w doświadczeniach laboratoryjnych, w udzielaniu pierwszej pomocy, a nawet można było postrzelać. Organizujemy pokazy, różnego rodzaju imprezy, tutaj załóżmy jakieś konkursy, żeby zachęcić młodzież i dzieci, jak widać, do aktywności troszeczkę innej niż w szkole. To znaczy chcemy pokazać działalność naukową i naukę w takiej postaci, żeby zainteresować także najmłodszych. I mam nadzieję, że nam się udało, o czym świadczy frekwencja na dzisiejszym dniu, a muszę przyznać, że osób od samego rana jest bardzo dużo, ale też i imprez przygotowaliśmy też moc. Dużą atrakcją stanowił także jubileuszowy 10. Słupski Festiwal Historyczny. W tym roku festiwal trwał kilka dni. Rozpoczęła go konferencja naukowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się seria wykładów słupskich historyków. Chętni mogli posłuchać m.in. o antycznych kosmetykach, wczesno-średniowiecznych Słowianach, 10 żonach Mieszka I, migracji, a także o transporcie na Pomorzu Środkowym na przełomie XIX i XX wieku. Dzisiaj jest część wykładowa, jest też debata o godzinie 13:00 poświęcona perspektywom istnienia województwa środkowo-pomorskiego. Wykłady są interesujące, jest ich kilkanaście, można wybierać, przebierać, każda epoka jest reprezentowana. Atrakcją festiwalu historycznego są zawsze rekonstruktorzy. W rolę postaci historycznych chętnie wcielają się sami studenci. To jest sylwetka bukaniera z lat, powiedzmy, 70. XVII wieku. Dzisiaj się przyjęło, że jest to synonim na pirata, na korsarza, chociaż pirat i korsarz to są dwie różne rzeczy. Ale bukanier jako taki to jest, powiedzmy, pirat na pół etatu. To była taka zbieranina, powiedzmy, przynajmniej na początku, myśliwych z wyspy Tortuga, która jest przy brzegu dzisiejszego Haiti, którzy właśnie z Tortugi na tej Haiti, wtedy nazywanej Hispaniolą, polowali na różnego rodzaju dzikie świnie, krowy i tak dalej i sprzedawali skóry przepływającym koło Tortugi statkom hiszpańskim. Aczkolwiek od lat 30. XVII wieku bukanierzy zaczęli na statki hiszpańskie już napadać. W ramach festiwalu w holu tzw. Humanika otwarto wystawę prac znanych polskich i zagranicznych plastyków. Artyści swoje prace namalowali na paletach. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Cecylii Grzesiak. Jest to wystawa nietypowa, mogę powiedzieć, wystawa jakiej nie było. Była premierowo, była otwarta w prywatnej pracowni słupskiego artysty Mirosława Jarugi po jego śmierci. To, można powiedzieć, było takie epitafium
dla artysty nieżyjącego, a organizatorem całego zamieszania był Lęborski artysta Krzysztof Grzesiak. Zawsze był autorem niekonwencjonalnych pomysłów i wymyślił wystawę na paletach, to znaczy wystawę taką zapraszaną, znaczy zamówili z właścicielką zbioru, panią Cecylią Grzesiak, której dziękuję za udostępnienie zbioru i zgodę na szalony pomysł, rozesłali puste palety do artystów, odpowiedziało blisko 30 artystów właściwie z całego świata. Japonki, Portugalczyk, reprezentantki Niemiec, także no i oczywiście artyści polscy. W ramach festiwalu odbył się także drugi przegląd słupskich filmów historycznych. Wyświetlona została produkcja telewizji Słupsk, Legenda Stoczni Ustka, a także filmy Pan Janek, fotoreporter autorstwa Anny Czerny-Mareckiej i Stanisława Balcerzaka oraz PGR Wstydliwa Pamięć Marcina Prusaka i Bogusława Matuszkiewicza. Festiwal zakończyła Noc Kolekcjonerów. W tym samym czasie świętowali studenci. Słupscy żacy bawili się na juwenaliach. Najpierw przeszli w roztańczonym pochodzie ulicami miasta. Korowód dotarł pod ratusz. Tam władze miasta na czele z wiceprezydentkami Martą Makuch i Beatą Chrzanowską przekazały młodzieży symboliczny klucz do bram Słupska. Tym samym władze w mieście na krótki czas przejęli studenci. Nikiego nie rozwalicie? Nie. Dobrze, będziecie dbać o zieleń? Tak. Posprzątacie to sobie? Tak, niech zawsze powodujecie, że wszyscy będą uśmiechnięci. Tak jest. Oczywiście. Dajcie klucz! Dajcie klucz! Dajcie klucz! Dobra, już daję, już daję. Ja właśnie nie wiem, jak końca. Naprawdę, jakoś trochę. Pan sekretarz przekazuje. Dziękuję bardzo. Pani rektor, pani też rozumiem ręce za to towarzystwo. Żacy tanecznym krokiem wrócili na teren uczelni. Na terenie kampusu przygotowano koncerty i zabawy.